Teatr Polski w Poznaniu, 1875. Emil Zola, Nana, przełożył Czesław Mastelski. Czytają Michał Sikorski i Barbara Krasińska. Rozdział 6. Hrabia Mufa z żoną i córką już wczoraj przyjechał do Fondet, gdzie mieszkała pani Ugon ze swoim synem Jerzym. Byli zaproszeni na tydzień. Dom zbudowany w końcu XVII stulecia był otoczony wysokim murem, lecz za to ogród posiadał wspaniały cień i stawy zasilane wodą z pobliskich źródeł. Obok, pośrodku bujnych pól i lasów, szła szosa z Orleanu do Paryża wysadzana bukietami drzew. O 11 rano, gdy zadzwoniono na śniadanie i wszyscy już zebrali się przy stole, pani Ugon z macierzyńskim uśmiechem dwa razy pocałowała Sabinę w czoło, mówiąc: wiesz, na wsi to tak przyjemnie. Widząc cię tutaj, zdaje mi się, że odmłodniałam o jakieś 20 lat. Czy dobrze ci się spało w twym dawnym, panieńskim pokoju? I nie czekając odpowiedzi, zwróciła się do Esteli. A ty, mała, jak spałaś? Pocałuj mnie, moje dziecko. Zasiadano w obszernej jadalni, której okna wychodziły na ogród. Lecz zajęto tylko narożnik wielkiego stołu, żeby być bliżej siebie. Sabina, bardzo wesoła, przypominała wspomnienia swej młodości na nowo w niej rozbudzone. Miesiące tak mile spędzone w Fondet, długie spacery, kąpiele w rzece. To znów jakiś stary romans znaleziony w szafie i czytany ukradkiem nocami. Jerzy nie widział hrabiny od kilku miesięcy i znajdował ją jakąś zmienioną na twarzy. Stella natomiast była jeszcze bardziej cienka, niema i niezgrabna. A że jedzono najzwyczajniejsze jajka na miękko i kotlety, pani Hugon jako dobra gospodyni zaczęła narzekać, że rzeźnicy są teraz niemożliwi. Kupowała wszystko w Orleanie i zawsze przysyłano jej najgorsze kawałki. A jeżeli goście będą niezadowoleni, to ich własna wina. Po co przyjechali w końcu lata? To nie ma sensu, mówiła. Oczekiwałam was w czerwcu, a teraz mamy połowę września. Tak, to nieładnie z waszej strony. A czekałam, czekałam. I wskazała ręką żółte już liście na drzewach. Spodziewam się jeszcze gości, dodała. Będzie weselej. Mają przyjechać panowie Fauchery i Dagenet. Zaproszeni przez Jerzego, znacie się podobno. Pan Vendevre już od 5 lat mi obiecuje, może nareszcie się zdecyduje. A Filip? Zapytał Mufa. Filip prosił o urlop, odpowiedziała. Lecz już pewno nie będzie was w Fondet, gdy on przyjedzie. Podano kawę. Rozmawiano o Paryżu i ktoś wspomniał o Steinerze. Nazwisko to dotknęło panią Hugon. Czy to ten sam Steiner, rzekła, którego poznałam u was na wieczorze, ten gruby bankier, nieprawdaż? To zły człowiek. Czy to nie on czasem kupił willę obok mnie dla jakiejś aktorki? Cała okolica jest oburzona. Przecież to skandal. Słyszeliście coś podobnego, moi drodzy? Nie, zupełnie nie, odrzekł Mufa. Steiner kupił willę w tych stronach. Kiedy? Jerzy słyszał rozmowę i zadziwiony odpowiedzią hrabiego spoglądał na niego spod oka. Dlaczego tak otwarcie kłamał? Pani Ugon dodała bliższe szczegóły. Willa nazywa się Miniot. Trzeba było przejść przez most. Mokre łąki groziły zmoczeniem nóg i katarem. W nocy trudno było nawet się tam dostać. Można było po drodze wpaść do wody. Nieprzyjemny spacer. A jak się nazywa ta aktorka? Zapytała Sabina. Mówiono nam, lecz zapomniałam, odpowiedziała stara dama. Jerzy, przecież tu byłeś rano, jak nam ogrodnik mówił. Jerzy niby szukał w pamięci. Mufa niedbale rysował łyżeczką coś na stole, gdy hrabina zwróciła się do niego. Pan Steiner, to chyba chodziło o tę śpiewaczkę z Varieté, Nanę. Tak, 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 Nana to okropność, krzyknęła rozgniewana pani Ugon. W Miniot już jej oczekują. Wiem wszystko od ogrodnika. Prawda, Jerzy, ogrodnik mówił nam, że ma przyjechać dziś wieczór. Hrabia trząsł się febrycznie. Jerzy śmiało odpowiedział. Ech, proszę mamy, ogrodnik nic nie wie. Tylko mówił zupełnie co innego. W Miniot oczekują Nany dopiero pojutrze. Mówiąc te słowa, patrzył prosto w oczy hrabiego. Ten ostatni bawił się łyżeczką od kawy, jakby go to nie obchodziło. Sabina zapatrzona w okno zdawała się nie słyszeć dalszej rozmowy. Bo zamyśliła się nad czymś zupełnie innym. A nieruchomo siedząca na krześle Estella słuchała, ona nie rozumiała jednak, o co chodzi. Mój Boże, szepnęła po chwili milczenia pani Ugon dobrodusznie. Niepotrzebnie tak się gniewam. Wszak wszyscy mają prawo żyć. Jeśli kiedyś spotkam na drodze tę panią, to po prostu się jej nie ukłonię.
Stając od stołu, w dalszym ciągu czyniła wymówki Sabinie. Dlaczego tak długo kazała na siebie czekać w tym roku? Lecz hrabina broniła się, zrzucając winę opóźnienia na męża. Dwa razy już kufry były zapakowane i za każdym razem Mufa w ostatniej chwili odwoływał wyjazd, tłumacząc się ważnymi interesami. Następnie, gdy już myślała, że wcale nie pojadą, zdecydował się w parę godzin na podróż. Staruszka też odpowiedziała, że tak samo Jerzy dwukrotnie zapowiadał swój przyjazd i nie dotrzymywał słowa, a teraz niespodziewanie zjawił się w Fondet, gdy już zupełnie nie liczono na jego przyjazd. Właśnie całe towarzystwo szło na spacer do ogrodu. Obydwaj mężczyźni słuchali w milczeniu tej rozmowy na pozór zupełnie obojętnie. Nic nie szkodzi, rzekła pani Ugon, całując blond włosy swego syna. Luduś jest bardzo grzeczny, że pamięta o matce i przyjechał zamknąć się z nią na wsi. Dobry Luduś, nie zapomniał o mnie. Przed wieczorem zaniepokoiła się nieco. Jerzy od samego śniadania nie czuł się dobrze. Narzekał na głowę, widocznie zaziębił się po drodze. Około 4:00 chciał już się położyć do łóżka. To najlepszy środek, gdy wyśpi się do jutra, będzie czuł się wybornie. Matka z biciem serca sama przyszykowała mu pościel. Lecz jak tylko wyszła, Jerzy skoczył prędko do drzwi, zamknął je na klucz, żeby mu nie przeszkadzano i krzyczał: dobranoc, do jutra kochanej mamie, pieszczotliwym głosem, obiecując spać jak kamień. Pozostawszy sam, ubrał się bez hałasu i usiadł na fotelu nieruchomo, przysłuchując się uważnie, co tam porabiają sąsiedzi. Gdy zadzwoniono na obiad, poczekał, aż Mufa wejdzie do salonu. W 10 minut później, pewny, że go nikt nie zobaczy, ze zwinnością kota zręcznie wyskoczył za okno. Jego pokój położony był na dole i wychodził na tyły ogrodu. Wybiegł z parku i choć z pustym żołądkiem, ale za to z bijącym mocno sercem, pogalopował pośpiesznie przez pola i łąki. Noc nadchodziła i drobny deszczyk zaczynał padać. Tego właśnie wieczoru Nana powinna przybyć do Mignot. Już w maju kupił Steiner dla niej tę willę i tak bardzo od tego czasu chciała wyjechać na wieś, że aż popłakała się ze złości, lecz Bordenaw stale odmawiał urlopu nawet na kilka dni, bo to czas wystawy światowej. Pełno gości, a Nany nie ma kto zastąpić. W końcu sierpnia obiecywał urlop na koniec października. Oburzona aktorka postanowiła, że musi być w Mignot 15 września. A chcąc dokuczyć dyrektorowi, w jego obecności zaprosiła na wieś wielu gości. 12 już posłała świadectwo doktora do teatru, że z powodu ważnej niedyspozycji wstrzymuje swe występy na parę tygodni. Chciała jechać zaraz sama jedna. Myśl, by być pierwszą w Mignot i choćby 2 dni odpocząć, zanim ktokolwiek się o tym dowie, opanowała Nanę z taką siłą, że momentalnie zmusiła Zoę do zapakowania kufrów. Już w dorożce swobodnie odetchnęła, a z radości przepraszała i całowała służącą. Dopiero na stacji napisała list do Steinera. Poprosiła go o przybycie pojutrze, jeśli chce ją zobaczyć wypoczętą i świeżą. Drugi list wysłała do ciotki, błagając ją, aby niezwłocznie przyjechała wraz z Ludwisiem. To tak ucieszy małego. Będą bawić się wspólnie na trawie pod drzewami. Przez całą drogę z Paryża do Orleanu tylko o tym mówiła w wagonie. W nagłym porywie macierzyństwa, z załzawionymi oczami, łączyła razem kwiaty, ptaszki i swoje dziecko. Od dworca do Mignot było przeszło 3 mile i Nana straciła ponad godzinę, zanim wynajęła powóz. W drodze zasypywała starego woźnicę pytaniami. Czy często woził ludzi do Mignot? Więc to niedaleko, za tym pagórkiem. Powinno być dużo drzew. A dom, czy widać z daleka? Stary odpowiadał niedbale, pomrukując. Nana drżała cała z niecierpliwości, podczas gdy Zoe, zła, że tak prędko opuścili Paryż, siedziała ponura i obojętna. Ach, patrz, Zoe, a to trawa, czy to zboże, to wszystko? Mój Boże, jak tu pięknie. Widać zaraz, że pani nigdy nie była na wsi, odrzekła chłodno służąca. Jakoś zimno dziś wieczór, czuć wilgoć. Przejeżdżano pod drzewami. Nana z rozkoszą wciągała woń liści. Wtem przez zasłaniające drogę gałęzie dostrzegła mały budynek. Zapytany woźnica kiwnął głową potakująco. Tak, to tam.
rzekł, wskazując jednocześnie batem. Zoe, widzę, widzę, krzyknęła niespokojnie. Siadaj z drugiej strony, och. Jest też balkon, a jaki ogród, bardzo duża posiadłość, ach, jestem bardzo szczęśliwa. Patrz, Zoe, patrz. Przed bramą bryczka zatrzymała się. W małej, otwartej furtce stał wysoki, chudy ogrodnik, trzymając czapkę w ręku, przepraszał panią, że nie wszystko została w porządku, lecz dopiero dziś rano dostał telegram. Nana wbiegła szybko i zatrzymała się chwilę w końcu alei, żeby dokładnie obejrzeć willę. Był to budynek w szwajcarskim stylu, postawiony dla jakiegoś Anglika, który chciał tu mieszkać po pobycie w Neapolu, ale szybko mu się znudził, więc sprzedał go tanio bankierowi. Jeśli pani pozwoli, pokażę jej pokoje, rzekł ogrodnik. Lecz ona krzyknęła mu, żeby poszedł do swojej roboty, że sama wszystko obejrzy, że woli lepiej błądzić, bo to bardzo interesujące. I nie zdejmując kapelusza, z hałasem otworzyła drzwi, wołając Zoe, napełniając śmiechem i życiem niezamieszkane od dłuższego czasu pokoje. Przedsionek? Trochę wilgotny, ale to nic nie szkodzi. Przecież tu spać nie będzie. Bardzo elegancki jest ten salon z wielkimi oknami. Tylko meble czerwone były obrzydliwe. Ale ona je zaraz zmieni. A jaka piękna i duża jadalnia. Jakie przyjęcia można by wydawać w Paryżu, mając jadalnię tych rozmiarów. Wchodząc na pierwsze piętro, przypomniała sobie, że jeszcze nie widziała kuchni. Zeszła na dół, wybuchając radością. Zoe powinna być zadziwiona wielkością paleniska, które pomieściłoby całego barana i pięknym zlewem. Gdy wbiegła na górę, zachwyciła się swoją sypialnią, całą w stylu Ludwika XVI, obitą jasnoróżowym kretonem. Musi się doskonale spać w tym pensjonarskim gniazdku. Następnie przeszła 4 czy 5 pokojów dla gości i wspaniały strych, bardzo praktyczny na kufry. Zoe, markotna, bardzo chłodno przyglądała się wszystkiemu, wlokąc się za panią. Zauważyła, że Nana po wysokich, krętych schodach idzie jeszcze wyżej. O nie, nie miała chęci tam włazić. Można było sobie nogi po drodze połamać. Wtem usłyszała głos jakby z komina. Zoe, Zoe, gdzie jesteś? Wejdź no. Och, nigdy nie pomyślałabyś, jak tu uroczo. Zoe zrzędząc wchodziła na poddasze i znalazła panią opartą o poręcz z cegieł na samym dachu, ciekawie rozglądając się po okolicy. Niezmierny horyzont pokryty był cienkimi chmurami i silny wiatr gnał drobniutkie krople deszczu. Nana zmuszona była obydwoma rękami trzymać kapelusz, żeby go nie stracić, a jej suknia falowała w powietrzu z odgłosem targanych chorągwi. O nie, proszę pani, rzekła, cofając się Zoe. Co za psia pogoda, pani chce zachorować? Ale pani nie słyszała. Nachyliwszy głowę, oglądała rozścielającą się pod jej nogami posiadłość. Miała 7 czy 8 morgów gruntu otoczonych murem. Widok ogrodu warzywnego bardzo ją zajął, więc śpiesznie wracała na dół, podziwiając. Pełno kapusty, o taka duża. A co za sałata, jaki szczaw, cebula i wszystko, chodź prędko, Zoe. Deszcz padał coraz większy. Otworzyła białą, jedwabną parasolkę i pobiegła między zagony. Zaziębi się pani, krzyczała Zoe, zostając na ganku. Lecz pani chciała zaraz zobaczyć. Przy każdym nowym odkryciu były odpowiednie porywy radości. Zoe, szpinak, chodź tutaj, ach, co za karczochy, jakie śmieszne, nie wiedziałam, że kwitną. A co to jest? Do tej pory nie wiedziałam takiego zielska. Chodź, Zoe, może ty wiesz, co to jest? Pokojówka nie ruszała się z miejsca. Widocznie pani oszalała. Deszcz lał teraz potokiem. Mała, z białego jedwabiu parasolka była już cała czarna i zupełnie nie zasłaniała pani, bo z przemokłej sukni woda ściekała strumieniem. Nic to Nany nie obchodziło. Podczas takiej ulewy zwiedzała ogród warzywny i owocowy, zatrzymując się przy każdym drzewie, nachylając się nad każdą grządką jarzem. Deszcz zwiększył się jeszcze, lecz ona tego nie czuła. Zmartwiona była tylko, że zmrok zapadł. Wtem dostrzegła truskawki, a więc krzyknęła naiwnie: truskawki, truskawki, jak jest ich dużo, Zoe, talerz, chodź prędko, trzeba zebrać trochę na obiad. I odrzuciwszy parasolkę na stronę, odchylając drżącymi rękoma mokre liście, zrywała je i jadła. Zoe nie przynosiła talerza. Nagle strach ogarnął Nanę. Cień jakiś ślizgał się pomiędzy drzewami, osłupiała z podziwu. W alei był jakiś człowiek i wnet go poznała. Jak to? To ty, chłopcze.
Co ty tam robisz? Przyszedłem do ciebie z wizytą, odrzekł Jerzy. Słuchała jak odurzona. Więc byłeś zawiadomiony przez ogrodnika o moim przyjeździe. Och, co za dzieciak. I cały przemógł. Deszcz zaskoczył mnie w drodze i z powodu błota wpadłem w jakąś napełnioną wodą dziurę. Nana od razu zapomniała o truskawkach. Trzęsła się pełna litości. Ten biedny Bobo wpadł w dziurę z wodą. Ciągnęła go więc do domu, obiecując osuszyć przy ogniu. Nic nie mówiła, śmiała się tylko i serdecznie pocałowała go w czoło. Do dziś dnia uważała Jerzego za dziecko. Nie biorąc serio jego oświadczeń, bawiła się chłopcem, nie myśląc o żadnych następstwach. Zjawienie się Jerzego Zoe przyjęła niechętnie, chociaż była przyzwyczajona do wszelkiego rodzaju niespodzianek. Za to ogrodnik, gdy przyniósł drzewa na ogień, oniemiał, ujrzawszy tego zabłoconego, przymokniętego panicza. Na pewno nie wpuściłby go za bramę. Lampa oświetlała pokój, ogień gorący w kominku rzucał duże, jasne płomienie. Ależ on nigdy nie wyschnie, on się zaziębi, narzekała Nana, widząc, że dreszcze przechodzą Jerzego. A tu nie ma żadnego innego ubrania. I już miała zawołać ogrodnika, gdy nowa myśl zaświtała jej w głowie. Zoe, która rozpakowywała właśnie kufry, przyniosła swojej pani bieliznę do zmiany. Koszulę, spódniczki, kaftanik. To wybornie, krzyknęła młoda kobieta. Jerzy może włożyć to wszystko. No powiedz, nie brzydzisz się po mnie. Jak twoje ubranie wyschnie, to przebierzesz się znów i popędzisz do domu, żeby mamy nie rozgniewać. Spiesz się. Ja też idę zrobić to samo. Gdy w 10 minut potem wróciła w zwykłym ubraniu do salonu, złożyła ręce z zachwytu. Och, maleńki, jaki jesteś piękny w tej kobiecej bieliźnie. Miał na sobie tylko dużą nocną koszulę, haftowane majtki i przybrany koronkami kaftanik. Wyglądał na dziewczynkę ze swymi kręconymi, mokrymi jeszcze blond włosami, spadającymi w nieładzie na skroni i szyję. On jest tak szczupły jak ja, rzekła Nana, obejmując go w pasie. Zoe, chodź, zobacz jak mu w tym ładnie. Zupełnie jakby na niego robione. Tylko brak mu trochę w gorsecie. Kaftanik jest za obszerny. Nie ma tyle ciała, co ja. Biedny ten luluś. To na pewno brakuje mi, ale niewiele, szepnął uśmiechnięty Jerzy. Rozweselili się wszyscy troje. Nana zapinała kaftanik od góry do dołu, żeby nic z niego nie zleciał. Jak mówiła, obracała go jak lalkę, dając klapsy i niby poprawiała z tyłu wystającą koszulę. Pytała, jak się czuje, czy mu ciepło i dobrze. O, i jak jeszcze? Jest mu dobrze, nawet bardzo dobrze. Nic tak nie trzyma ciepła jak kobieca koszula. Żeby mógł to wszystko, to zawsze chodziłby w tym wszystkim tak ubrany. Uszczęśliwiony był cienkością bielizny. Tym niekrępującym ubraniem, w którym było mu nadzwyczaj słodko i w którym miał nadzieję odnaleźć trochę zapachu ciała Nany. Zoe wyniosła tymczasem jego mokre spodnie do kuchni i rozwiesiła je koło pieca, żeby wyschły jak najprędzej. A Jerzy, wyciągnięty wygodnie w fotelu, ośmielił się wyznać. Powiedz, nie będziesz dziś jadła dziś wieczór? Bo ja umieram z głodu, jeszcze obiadu nie było, gdy uciekłem. Nana rozgniewała się. A to głupiec. Uciekł z pustym żołądkiem od matki i do tego wpadł jeszcze w dół z wodą. Lecz ona także czuła głód. Pewno, że trzeba coś zjeść. Zje się to, co będzie można. I na małym stoliku, ustawionym przed ogniem, zaimprowizowano śmieszny obiad. Zoe pobiegła do ogrodnika, który ugotował kapuśniak na wszelki wypadek, jakby pani nie obiadowała w Orleanie przed wyjazdem. Pani zapomniała nadmienić mu w liście, co powinien przygotować. Na szczęście piwnica była dobrze zaopatrzona. Jest więc kapuśniak z kawałkiem słoniny. Potem, szparając w kufrze, znalazła Nana wiele rozmaitych rzeczy, wziętych na drogę jako zapasy żywności. Pasztet z wątróbek, pudełko cukierków, pomarańcze. Jedli oboje z żarłoctwem ludożerców, z apetytem swych lat 20, jak koledzy, nie krępując się jedno drugiego. Nana nazwała Jerzego moja droga, co było bardzo po przyjacielsku, bardzo czule. Na zmianę, by nie fatygować Zoe, tą samą łyżeczką opróżnili słoik konfitur znaleziony w którejś szafie. Ach, moja droga, rzekła Nana, odpychając nogą stolik. Pewno od 10 lat nie jadłam tak pysznego obiadu jak ten.
Było już jednak późno i żeby służba nic złego nie przypuszczała, chciała odesłać małego do domu. Jerzy ciągle powtarzał, że jest jeszcze czas. A tu ubranie schnie tak wolno. Zoe oświadczyła, że trzeba poczekać co najmniej 2 godziny i że bardzo jest zmęczona podróżą i śpiąca, więc może pani pozwoli jej iść spać. Nana pozwoliła. Pozostali zatem w pustym domu sami we dwoje. Był to rozkoszny wieczór. Dogasały węgle na kominku i robiło się trochę duszno w tym wielkim niebieskim pokoju, gdzie przed udaniem się na spoczynek Zoe już przygotowała łóżko. Nana z wielkiego gorąca wstała, by otworzyć na chwilę okno i zdziwiona wydała lekki okrzyk. Mój Boże, jak tu pięknie. Zobacz, kochanie. Jerzy zbliżył się i niby to zauważył, że poręcz jest umieszczona za nisko, więc dla pewności wziął Nanę w pół, oparwszy zarazem głowę na jej ramieniu. Pogoda odmieniła się zupełnie. Iskrzyły gwiazdy na niebie i okrągły księżyc kaskadą złocistych promieni oświetlał całą okolicę. Nana jakby mała dziewczynka, dumna, rozczulona, dawno już marzyła o podobnych nocach. To wszystko, co znalazła od chwili wyjścia z wagonu, ta wieś tak imponująca, to zboże tak gęste, ten domek własny, ogród i jarzyny, wszystko to zarazem bardzo ją wzruszało i wydawało się jej, jakby już od wielu lat nie była w Paryżu. Jej wczorajsze istnienie było daleko. Doświadczała nieznanych dotąd uczuć, a tu Jerzy obdarzał ją ciągle pieszczotliwymi całusami, co zwiększało jeszcze jej zakłopotanie. Odpychała go niepewną ręką, niby męczące ją rozbawione dziecko i powtarzała, żeby już wracał do siebie, do mamy. A on prosił czule o małe ustępstwo. Dobrze, zaraz wyjdzie, zaraz. Wtem odezwał się śpiew ptaszka i ucichł. Był to Rudzik w krzaku bzu pod oknem. Pewno boi się lampy, szepnął Jerzy. Trzeba zgasić światło. A gdy powrócił, objął ją na nowo i dodał, zapalimy ją za chwilę. I tak, słuchając Rudzika, tuląc się do małego, Nana przypomniała sobie, że podobne romanse bywają tylko w książkach. Ileż razy oddałaby swoje życie, żeby mieć taki księżyc śpiewającego ptaszka i małego, upojonego miłością chłopca obok siebie. Mój Boże, aż rozpłakała się. Tak było jej teraz dobrze i miło. Ale musi zachować rozsądek. Odpychała coraz bardziej natarczywego Jerzego. Nie, daj mi spokój, ja nie chcę. To bardzo brzydko w twoim wieku. Słuchaj, mogłabym być dla ciebie mamą. Wstydliwość ogarnęła ją. Była cała czerwona. Zresztą nikt nie mógł jej teraz widzieć. Za nimi był ciemny pokój, a na wsi panowała cisza i martwota jak na pustyni. Nigdy nie odczuwała podobnego wstydu. Powoli opuszczały ją siły. To przebranie, ta kobieca koszula i kaftanik rozśmieszały ją tylko, jakby jedna z przyjaciółek sprzeciwiała się jej uporczywie. Och, to źle, bardzo źle, wyjąkała przy ostatnim wysiłku. Co ja głupia robię. I pośrodku tej ciemnej nocy, bezsilna, na pół zemdlona, opadła w ramiona namiętnie pożądającego i kochającego Jerzego. Na drugi dzień rano, gdy Fondette dzwoniono na śniadanie, jadalnia nie była już za duża. Pierwszym powozem przyjechał razem Fouchery i Dagenet, a za nim z następnego pociągu przybył hrabia Vandevre. Już siedziano przy kawie, gdy wreszcie zszedł Jerzy, bardzo blady, zmęczony, mizerny, z podgrążonymi oczami. Odpowiadał, że czuje się dziś dużo lepiej, lecz jest jeszcze jakby ogłuszony wczorajszym silnym bólem głowy. Pani Hugon spoglądała nań badawczo i zaniepokojona poprawiała jego niedbale uczesane blond włosy. Lecz chłopiec niby niechcący cofnął się, unikając w ten sposób matczynej pieszczoty. Przy stole Vandevre opowiadał wesoło, że przegrał wczoraj w klubie ogromne pieniądze, więc przyjechał tu na odpoczynek. Starsza pani dziękowała mu uprzejmie za pamięć, gdy niespodziewanie wszedł markiz Chouard, który właśnie nadjechał. Ach, krzyknęła radośnie, więc umówiliście się wszyscy na dziś rano. Co to się stało? Jestem bardzo szczęśliwa. Od 5 lat wszystkich razem nie miałam u siebie. Bardzo mi przyjemnie. Przyniesiono jeszcze jedno nakrycie. Fouchery usiadł obok hrabiny Sabine, bardzo wesołej i ożywionej, ciągle śmiejącej się i rozmawiającej,
gdy Dagenel miał z lewej strony milczącą i nieruchomą Estelę. Mufa i Chouar przyglądali się sobie nieszczerym wzrokiem. Van de Vren nadmienił, że wkrótce poszuka sobie żony. Co do dam, przerwała mu pani Ugon, to mamy tu nową sąsiadkę, niedaleko. Myślę, że powinniście ją znać. I powiedziała o Nanie. Van de Vren zdziwił się. Niemożliwe. Posiadłość Nany w tych stronach? Foschery i Dagenel uśmiechnęli się ironicznie. Markis Chouar jadł najspokojniej pierś skóry, jakby nic nie rozumiał. Bez wątpienia, dodała starsza pani. Osoba ta wczoraj przyjechała do Miniot, o czym, jak już mówiłam, doniósł mi dziś rano ogrodnik. Nie jest to dla mnie zbyt przyjemne. Wszyscy panowie nie mogli ukryć swojego zainteresowania. I dlaczegoż Nana tak właśnie przyjechała? Chcieli przecież ją wyprzedzić. Oczekiwali dopiero na zajutrz, tylko Jerzy smętnym wzrokiem oglądał stojący przed nim kieliszek wina. Od samego początku śniadania zdawało się, że spał ciągle z otwartymi oczyma i miną zmęczonej nadmiarem tańca panny. Czy jesteś jeszcze ciągle cierpiący, mój drogi? Zapytała matka, patrząc na niego badawczo. Zadrżał i odparł, rumieniąc się, że jest już zupełnie zdrowy. A co to masz na szyi? Dodała przestraszona pani Hugon. Cała jest zaczerwieniona, jakby pogryziona. Jąkał się pomieszany. Nic nie widział, nic nie miał na szyi. Potem, prostując kołnierzyk u koszuli, dorzucił. Ach, to wczorajsze komary. Markis Chouar rzucił okiem podejrzliwie na czerwone plamy. Mufa też popatrzył na Jerzego. Kończono śniadanie, planując wycieczkę po okolicy. Foschery był coraz bardziej zaniepokojony nerwowym śmiechem hrabiny Sabiny. A gdy podawał jej tacę z owocami, zauważył, że umyślnie dotknęła jego dłoni i uporczywie na niego patrzyła. Była dziś jakaś inna, tak biło od niej ciepło kobiece, a przez miękką jedwabną tkaninę jej sukni przebijały pełne wdzięku kształty ramion i gorsu. Była elegancka, delikatna i nerwowa zarazem. Niemożliwe, żeby nigdy nie miała kochanka. Wstając od stołu, Degené i Foschery pozostali na boku i pozwalali sobie żartować ze Steli, tej suchej wierzby, niewartej nawet spojrzenia mężczyzny. Miała jednak 400 tysięcy franków posagu, a tego lekceważyć nie można. A matka? Zapytał Foschery. Bardzo jeszcze szykowna. Och, ona zawsze była ładna, tylko niemożliwa do zdobycia. Ech, czy to można wiedzieć? Trzeba spróbować. Nie powinno się było wychodzić tego dnia, bo ciągle jeszcze padał ulewny deszcz. Jerzy zniknął i zamknął się na dwa spusty w swoim pokoju. Panowie pomiędzy sobą wyjawiali powody, które ich tu przypadkiem złączyły. Van de Vren, pokrzywdzony w grze, chciał wypocząć na wsi. Liczył przy tym na bliskie sąsiedztwo jednej ze swoich przyjaciółek, żeby, jak mówił, nie zanudzić się na śmierć. Foschery, korzystając z wakacji udzielonych mu przez Róże, przyjechał naradzić się znaną, w jaki sposób ma objaśnić w Figaro jej nagły wyjazd z Paryża. Dagenet mówił wyraźnie, że jeśli tylko mu się uda, to skorzysta z nieobecności Steinera i spróbuje zakazanych słodyczy. Markis Chouar, zmęczony pracą dla dobra ludzkości, chce wypocząć parę dni na świeżym powietrzu. Lecz pomiędzy tymi mężczyznami, idącymi w ślad Wenus, nie potrafiący ukryć wypieków na twarzy, Mufa najbardziej pałał żądzą, najbardziej był męczony swym pożądaniem i uczuciem bojaźni i gniewu, które biły się w jego zdenerwowanym umyśle. Miał wyraźną obietnicę. Nana go oczekiwała. Więc dlaczego zjawiła się tu dwa dni wcześniej? Postanowił udać się do Minie od tegoż wieczora po kolacji. Gdy hrabia około 9 wychodził z parku, Jerzy pobiegł za nim i krótszą boczną drogą z oczyma pełnymi łez wpadł do Nany. Teraz rozumiał doskonale. Ten stary był w drodze na schadzkę z nią. Nana, zdumiona niespodziewaną sceną zazdrości, uspokajała go jak mogła. Mylił się, nie oczekiwała nikogo. Jeśli rzeczywiście hrabia szedł do niej, nie była to jej wina. Przysięgała mu na szczęście swego dziecka, że kocha tylko Jerzego, osuszając gorącymi pocałunkami łzy chłopca. A gdy już się uspokoił, dodała. Steiner przyjechał. Jego, mój drogi, wiesz dobrze, że nie mogę wyrzucić. Tak, wiem, o nim nie mówię, szepnął mały.
Powiedziałam mu, że jestem chora i ulokowałam go w ostatnim pokoju na górze. Wypakowuję teraz swój kufer. Ponieważ nikt cię nie spostrzegł, schowaj się i czekaj na mnie. Jerzy obsypał ją pocałunkami. Więc tak jak wczoraj zgaszą lampy i pozostaną w ciemnościach aż do samego ranka? Usłyszawszy dźwięk dzwonka, zdjął buty, żeby nie robić hałasu i skrył się za zasłoną. Nana z udawaną nieśmiałością przyjęła hrabiego Mifa. Już od 3 miesięcy go zwodziła, grając przyzwoitą kobietę. Mifa może jeszcze poczekać lub iść sobie do wszystkich diabłów, jeśli mu się to nie podoba. Wolała raczej wszystko rzucić, niż zdradzić Jerzego. Hrabia siedział poważnie, jak na ceremonialnej wizycie. Ręce mu tylko drżały. W jego krewkiej, a zarazem nieposzlakowanej naturze, żądza podsycana przebiegłą taktyką Nany, czyniła od pewnego czasu straszne spustoszenia. Ten szanowany człowiek, szambelan, zawsze poważnie kroczący po królewskich komnatach, teraz po kilku słowach szybkim ruchem objął Nanę w pół. No, ostrożnie, rzekła uśmiechając się. Chwycił ją mocno, zacisnąwszy zęby, a że broniła się, po grubiańsku przypomniał jej, że przyszedł tu nocować. Nana zakłopotana trzymała go za ręce i by osłodzić odmowę, rzekła uprzejmie. Panie hrabio, naprawdę nie mogę. Steiner jest na górze. Lecz Mifa szalał. Nigdy nie widziała człowieka w takim stanie. Przestraszyła się, położyła mu rękę na ustach i błagała, by się uspokoił i ją puścił. Steiner schodził po schodach, co za głupia historia. Gdy Steiner wszedł, Nana już siedziała wygodnie w fotelu i mówiła: ja tak lubię mieszkać na wsi. Odwróciła głowę i powiedziała: kochany, to hrabia Mifa, spacerując ujrzał światło w oknach i wstąpił, by nas odwiedzić. Dwaj mężczyźni podali sobie dłonie. Mifa przez chwilę nic nie mówił. Steiner był jakiś ponury. Zaczęli rozmawiać o Paryżu. Obrzydła im już giełda, interesy szły nieszczególnie. Po kilku minutach Mifa wyszedł. Zaraz potem Steiner, mrucząc coś o ciągłych chorobach dziewek, poszedł na górę i położył się spać. Koniec końców pozbyła się dwóch niedołęgów. Kiedy Jerzy wyszedł zza kotary, usiedli obok siebie na podłodze i przerywając śmiechy pocałunkami, tarzali się po dywanie, zawadzając bosymi nogami o meble. Tymczasem drogą do Gimier z kapeluszem w ręku szedł hrabia Mifa, zanurzając swą rozpaloną głowę w wilgoci i ciszy nocnej. Czuł się bardzo przygnębiony i nieszczęśliwy. W ciągu następnych dni Nana żyła tylko miłością. Pieszczoty chłopca obudziły w niej dawno zgasłe uczucia. Rozrzewniona pieściła Jerzego i jak pensjonarka na wakacjach, kochająca się w kuzynie, drżała niespokojnie za każdym nocnym szelestem. Niby sentymentalna panna godzinami wpatrywała się w księżyc, śpiewając półgłosem piosenkę pani Lera o kwiatkach i ptaszkach. Pewnej nocy, gdy cały dom był już pogrążony we śnie, Nana zeszła wraz z Jerzym do ogrodu. Spacerowali pod drzewami i położyli się spać w trawie. Obudziła ich dopiero poranna rosa. Innym razem, w sypialni podczas wesołej swawoli, Nana uczepiona szyi małego, nagle rozpłakała się, mówiąc, że bardzo boi się umrzeć. Czasem, gdy siedząc na brzegu łóżka obok siebie, jak przyjaciele palili papierosy, przyznawała, że jest jednak głupia i że nic poza ich miłością nie ma sensu. A kiedy przyjechał Ludwiś, objawy miłości macierzyńskiej ogarnęły Nanę niezwykle gwałtownie. Ubierała swego syna jak książątko i bawiła się z nim w trawie pod osłoną drzew. Chciała, żeby sypiał obok niej w sąsiednim pokoju razem z panią Lera. Ludwiś nie uczynił najmniejszego uszczerbku Jerzemu, przeciwnie. Mówiła, że ma 2 dzieci i pieściła ich obydwu tak samo. W nocy po 10 razy opuszczała Lulusia, by zobaczyć, czy Ludwiś regularnie oddycha. A gdy powracała, obsypywała Lulusia resztą pieszczot macierzyńskich. Jerzy chętnie udawał małego chłopca w ramionach tej dużej dziewczyny i pozwalał kołysać się jak prawdziwe dziecko do snu. Było na nie tak dobrze, że zachwycona obecnym życiem zupełnie poważnie zaproponowała mu pozostanie na zawsze w Miniot. Porzucą wszystko i będą mieszkać razem. On, ona i dziecko. I układali mnóstwo planów na przyszłość, nie słysząc chrapiącej jak smok pani Lera. To piękne życie trwało prawie tydzień. Codziennie wieczorem hrabia Mifa smutny powracał do domu z nabrzmiałymi skroniami i gorącym sercem. Steiner wyjechał za interesami do Paryża. Zue wzgardliwie patrzyła na całą tę awanturę, myśląc, że pani zupełnie już ogłupiała. Nagle pewnego popołudnia Nana zdziwiła się bardzo, gdy dostrzegła pełny omnibus zatrzymujący się przed bramą Miniot.
To my, krzyknął rubasznie Minią, wysiadając i ciągnąc za sobą synów Henryka i Karola. Za nim pokazał się Labordet, podający rękę damom. Lucy Stewart, Karolinie Eke, Tani Nene i Marie Blanc. Nana myślała, że to już wszyscy, aż tu wyszedł jeszcze La Faloise, a za nim drżąca ze wzruszenia Gaga i jej córka Amelia. Razem 11 osób. Trudno było ich pomieścić, bo w Mignot było tylko 5 pokojów dla gości. A jeden z nich już był zajęty przez panią Lera z Ludwisiem. Największy dano Ektorowi i Gadze, decydując, że Amelia będzie spała na szeslągu w buduarze. Mignon z dwoma synami będzie miał 3 pokój, Labordet 4. Pozostał jeszcze jeden, który zamieniono w sypialnię, ustawiając 4 łóżka dla Lucy, Karoliny, Tani i Marii. Steiner musi spać na kanapie w salonie. Towarzystwo winszowało na niej i składało życzenia. Villa Mignot jest wspaniała, zachwycająca, nad wyraz urocza. Nana zła na początku, teraz zaczęła z radością grać rolę kasztelanowej. Wszystkie panie razem śmiejąc się opowiadały hałaśliwie nowiny paryskie. Ach, ten Bordynew, cóż mówił o jej ucieczce? Nic wielkiego, krzyczał i wymyślał z początku, że każe przez żandarmów ją sprowadzić. Potem znalazł dublerkę. Rozkazał małej Wiolenie grać jasnowłosą Wenus i nawet odniosła sukces. Nana spoważniała. Właśnie miałam iść kopać kartofle, rzekła. Nie zmieniając ubrania, wszyscy chętnie zgodzili się, że będą jej towarzyszyć. Panie na kolanach drobnymi, delikatnymi, pełnymi pierścieni rączkami, z zamiłowaniem grzebały w ziemi, wydając radosne okrzyki, gdy którejś udało się znaleźć ogromny kartofel. Jakże wybornie się bawiły. Wieczorem obiad był bardzo wesoły. Wszyscy jedli bez umiaru. Przy kawie panie zapaliły papierosy. Wracający z pola do domów chłopi z zachwytem oglądali oświetloną jaskrawą willę i biesiadujących w niej przybyszów. — Szkoda, że musicie wyjechać pojutrze — rzekła Nana. — Trzeba zorganizować wycieczkę, jakiś spacer w okolicy. I postanowiono nazajutrz w niedzielę zwiedzić ruiny opactwa Chamon i zobaczyć położony przy nich starożytny zamek. Z Orleanu wynajmie się 5 powozów, które po śniadaniu zabiorą całe towarzystwo i przywiozą je z powrotem do Mignot na obiad o 7. Tego wieczoru, jak zwykle, hrabia Mifa chciał zadzwonić do furtki, lecz oświetlone okna, głośne śmiechy i gwar tylu osób zmusiły go do odwrotu. Zrozumiał, że jest tu zbyteczny. Jerzy, posiadający klucz od bocznych drzwi, przyśliznął się wzdłuż muru i ukrył w pokoju Nany. Musiał cierpliwie czekać aż do północy. Zjawiła się w końcu bardzo pijana i jeszcze bardziej rozkoszna niż zwykle. Zażądała stanowczo, żeby Jerzy jechał razem z nimi na wycieczkę do opactwa Chamon. On opierał się w obawie, że jeśli będzie zauważony razem z nią, narazi się w domu na straszny skandal. Lecz Nana rozpłynęła się we łzach, więc przyrzekł jej, że stawi się o umówionym czasie. — Kochaj mnie choć troszeczkę — błagała. — Powtórz, że mnie bardzo kochasz. Powiedz, kotku, czy byłbyś na moim pogrzebie, gdybym umarła? W Fondet sąsiedztwo Nany wywołało olbrzymi wstrząs w całym domu. Co rano podczas śniadania pani Igon opowiadała historie, jakie przynosił ogrodnik o wybrykach Nany i jej otoczenia. Szukała też sprzeczki z gośćmi, nadmieniając, że wszyscy panowie kręcą się wokoło willi Mignot. Widziano hrabiego Vendèvre rozmawiającego w pobliskim lesie z jakąś rudą damą bez kapelusza. Markiz de Chouart też wychodził co dzień, tylko jak mówił z polecenia doktora. Co się tyczy Dagineta i dziennikarza, to pani Igon okazała się względem nich niesprawiedliwa. Pierwszy nie wychodził z Fondet, nadskakiwał ciągle Stelli, pełen uszanowania, okazywał jej wielką gotowość do usług. Fuscherie też ciągle przebywał w towarzystwie pań Mifa. Tylko raz spotkał się na ścieżce z obładowanym kwiatami Minionem, który wykładał botanikę swoim synom. Podali sobie ręce i wzajemnie pytali, co tam słychać u róży. Każdy dziś rano otrzymał od niej list, w którym radziła im korzystać z pogody i jak najdłużej pozostać na wsi. Ze wszystkich gości starsza pani oszczędziła hrabiego Mifa i Jerzego. Hrabia miał dużo ważnych interesów w Orleanie, więc nie miał czasu biegać do tej łajdaczki. Co zaś tyczy się Jerzego, to biedne dziecko często radził się mamy, bo tak go co wieczór męczyły straszliwe bóle głowy, że już za dnia zmuszony był kłaść się do łóżka. Fuscherie stale towarzyszył hrabinie Mifa, szczególnie gdy hrabia znikał na całe popołudnia. Podczas spacerów po parku nosił za nią składane krzesełko i parasolkę. Bawił ją swym dziennikarskim dowcipem i humorem.
Sabina była gotowa oddać mu się choćby zaraz, obudzona nową młodością w towarzystwie tego ironicznego, choć pełnego taktu, mężczyzny. Niekiedy ich oczy spotykały się. Pośrodku rozmowy i śmiechu poważnieli nagle, hipnotyzując się wzajemnym pragnieniem, jakby bliscy porozumienia i przeniknięci na wskroś żądzą. W niedzielę do śniadania trzeba było podać dodatkowe nakrycie. Do Fondet przyjechał pan Teofil Wynot, zaproszony jeszcze ubiegłej zimy przez panią Igą na wieczorze u Mifatów. Przyglądał się uważnie Daginetowi, podającemu Stelli truskawki i bacznie słuchał, co tak wesołego Fuszyli opowiadał hrabinie, że śmiała się aż tak bardzo. Przy wstawaniu od stołu ujął pod ramię hrabiego i wyprowadził go do parku. Fuszyli, którego bez wątpienia krępowało przybycie pana Wynot, objaśniał Jerzemu i Daginetowi źródła jego majątku. Przeważnie korzystnie załatwiał wielkie sprawy i procesy, jakimi obarczały go klasztory jezuitów. I według Fuszyriego ten niby dobry człowiek był zarazem straszny. Miał udziały w lepszych domach gry i rozpusty. Po południu słońce przyjemnie grzało, niebo było czyste, bez chmur. Więc pani Igon zaproponowała całemu towarzystwu wspólny spacer drogą do Gimier. Pomimo swych 60 lat lubiła dużo chodzić. Towarzystwo w nieładzie przyszło pod mały drewniany most rzucony przez rzekę. Fuszyli i Daginé z paniami Miufa byli pierwsi. Hrabia i markiz de Chouard towarzyszyli pani Igon. Wondewr ze znudzoną miną, paląc cygaro, szedł na samym końcu, a pan Wynot z miłym uśmiechem, zwalniając lub przyspieszając kroku, towarzyszył jednym i drugim, jakby chciał wszystko wiedzieć i słyszeć. Szkoda, że biedny Jerzy nie jest z nami, mówiła pani Igon. Koniecznie chciał poradzić się na dokuczający mu od dawna ból głowy. Wyjechał przed 7 rano do Orlanu zasięgnąć porady u doktora Tavemie. Jeszcze panowie spali. Może go to trochę rozerwie. Ciągle taki smutny. Czemu oni się zatrzymali na moście? Przerwał markiz. Rzeczywiście, Daginé, Fuszeri i panie stali nieruchomo na początku mostu, wahając się, jakby jakaś przeszkoda ich wstrzymywała. Droga zdawało się była wolna. Naprzód! Krzyknął hrabia. Nie poruszyli się nawet, patrząc na wielki kurz z drugiej strony mostu. Tymczasem powiększał się turkot kół, odgłos śmiechów, trzaskanie zbicza. Spostrzegli 5 powozów napełnionych różowymi i niebieskimi strojami kobiet. A cóż to jest? Pytała zdziwiona pani Igon, po czym domyśliła się wszystkiego. 5 powozów wiozących Nanę i jej gości wjeżdżało na drewniany most. Orszak był wspaniały. Ucichło zupełnie w powozach, oglądano się wzajemnie. Rozpostarte jak udzielne księżniczki siedziały w pierwszym powozie Maria Blon i Tania Nene, rzucając dumne spojrzenia idącym piechotą przyzwoitym paniom. Następnie Gaga zajmowała całe siedzenie, zakrywając całkowicie znajdującego się obok niej La Faluaza. Potem jechały Karolina Eke z Labordetem, dalej Mignon z Lucy Stewart i synami. A na samym końcu, zajmując powóz w towarzystwie Steinera, Nana, naprzeciw której na małej ławeczce siedział biedny mały Luluś, który wścibił swe kolana pomiędzy jej falbanki. To już ostatni powóz, prawda? Spytała spokojnie hrabina dziennikarza, udając, że nie poznała Nany. Koła prawie ją dotknęły, ale nie cofnęła się o krok. Obydwie kobiety wymieniły głębokie spojrzenia, jakby chciały przeniknąć swoje myśli. Fuszyli i Daginé zupełnie spokojnie nie poznawali nikogo. Markiz, bojąc się zaczepki ze strony Damulek, niby to zrywał źdźbła trawy. Tylko Wondewr mrugnął przyjaźnie w stronę Lucy. Ostrożnie, rzekł pan Wynot do stojącego obok Mifata. Ten przeprowadzał oczyma migający przed nim obraz Nany. Sabina uważnie przyglądała się mężowi, więc spuścił wzrok na ziemię, jakby uciekając przed końmi, które unosiły mu serce i duszę. Zrozumiał wszystko, ujrzawszy Jerzego nachylonego pomiędzy sukienkami Nany. Wolała od niego młodego chłopaka. Steiner niech tam, było mu wszystko jedno, lecz ten dzieciak? Pani Igon nie poznała na razie Jerzego. Ten, gdyby nie kolana Nany, byłby chętnie wyskoczył do rzeki, a tak siedział blady jak płótno, nie patrzył na nikogo, być może go nie zobaczą. O mój Boże! Krzyknęła starsza pani. Jerzy jest z nią! Powozy przejechały wśród wielkiego zakłopotania. Koła szybko unosiły łaknące świeżego powietrza dziewki, na nowo żartujące i śmiejące się z tej niby skromności napotkanych panów i pań z towarzystwa. Nana, wychyliwszy się z powozu, dostrzegła, że spacerowicze nie przeszli mostu i zawrócili tą samą drogą. Pani Igon, oparta na ramieniu hrabiego Mifa, była niema i tak smutna, że nikt nie ośmielił się jej pocieszać.
Lucy! – krzyknęła Nana. – Widziałaś Fuszyriego? Ale miał głupią minę. Zapłaci mi za to. Paweł też. Nawet nie uchylił kapelusza, a byłam dla niego taka dobra. Błazny! – Kto to była ta wysoka? – spytała Lucy. – To hrabina Mifa – odparł Steiner. – Wyczułam – rzekła Nana. – Mój drogi, mało musi być warta ta cała hrabina. – Tak, tak, niewiele warta. Ja mam oko, tylko raz spojrzę. Chcesz założyć się, że jest kochanką tego węża Fuszyriego? Mówię ci, to jego kochanka. Steiner wzruszył ramionami, był w złym humorze. Wczoraj otrzymał listy zmuszające go do wyjazdu jutro rano. Moje biedne dziecko, zaczęła Nana, zauważywszy bladość i pomieszanie na twarzy Jerzego. Myślisz, że mama mnie poznała? Wyjąkał nieśmiało. Och, na pewno, przecież krzyknęła. Chcesz, żebym napisała do niej? Napiszę, że cię nie znam i że dziś po raz pierwszy Steiner cię do mnie przyprowadził. Nie, nie pisz, rzekł wylękniony Jerzy. Załatwię to sam. A jeśli będą mi dokuczać, to ucieknę z domu. I zatopił się w myślach, szukając kłamstw na wieczór. 5 powozów szybko jechało po równej, prostej drodze, wysadzanej pięknymi drzewami. Karolina Eke zgadzała się z Labordetem, że nie upłyną 3 miesiące, a Nana sprzeda za byle co swoją willę. Może kupiliby ją do spółki za marne pieniądze. La Faloise, pomimo obecności Amelii, ciągle pieścił i całował ręce Gagi. Mignon, żeby zaimponować Lucy, kazał obu synom na przemian deklamować bajki La Fontaine'a. Maria Blon wykładała tej głupiej tani nene, jak to paryscy mleczarze robią sztuczne jajka z kleju i szafranu. Kiedy będą na miejscu? Pytanie biegło od pierwszego powozu aż do Nany i ta po krótkiej naradzie z woźnicą podniosła się z miejsca, krzycząc donośnie. – Jeszcze 5 minut. Widzicie, tam pośród drzew jest zamek. Jego właścicielka pochodzi z czasów Napoleona. To wielka ladacznica, która teraz stała się bigotką. Powiedział mi o tym Józef, jeden z byłych lokajów biskupa. – A jak się nazywa? – spytała Lucy. – Pani Danglars. – Irma Danglars? Znałam ją! – krzyknęła Gaga. Wyciągano głowy z powozów, aby lepiej zobaczyć i usłyszeć Gagę. Byłam wtedy młoda, ale doskonale sobie to przypominam. Widywałam ją na ulicy. Mówiono, że miała zadziwiające przygody. Robiła różne świństwa. Potrafiła ograbić mężczyznę z ostatniego grosza. Pewnie ma teraz koło 90. Nana oświadczyła, że nie chciałaby dożyć takiego wieku. Zbliżano się do celu. Lucy namawiała towarzysza podróży, że trzeba by koniecznie zabrać jutro Nanę do Paryża. Niedługo już koniec sezonu, zamknął wystawę światową. Można jeszcze nieźle zarobić. Nana była uparta. Obrzydliwy ten Paryż. Ani myśli stąd wyjeżdżać. Jest jej tu dobrze. Mam rację, Lulusiu. Zostaniemy? Rzekła, ściskając Jerzego, nie spojrzawszy nawet na Steinera. Powozy raptownie stanęły. Goście wysiedli, słuchając objaśnień woźnicy, który poradził im przechadzkę wzdłuż murów zamku. Potężny gąszcz zasłaniał bramę. Irma nieźle tu sobie żyje, stwierdziła Gaga. Panie im dłużej szły wzdłuż olbrzymich murów, tym większego szacunku nabierały do budynku, który pragnęły zobaczyć. W końcu otworzył się widok na dziedziniec, a za nim w głębi ukazał się zamek. Wszystkich zachwyciła budowla, w której niegdyś mieszkał Henryk IV. Rozległość jej krużganków, wysokość okien, kompozycja 3 skrzydeł. W zamku zachowała się jeszcze królewska sypialnia z ogromnym łożem obitym aksamitem genueńskim. Czekała ich jeszcze jedna niespodzianka. Gaga nagle zauważyła pod kościołem właścicielkę zamku. To Irma we własnej osobie. Pomimo podeszłego wieku trzymała się nadal prosto, a jej oczy świeciły takim samym blaskiem jak w okresie największych sukcesów. Ludzie wychodzili z nieszporów. Irma na chwilę zatrzymała się w przedsionku. Ubrana w skromną, elegancką suknię jedwabną w kolorze zeschłych liści. Jakiś starzec pocałował ją w rękę, jakaś kobieta przed nią uklękła. W końcu ta obdarzona przez lata i zaszczyty kobieta zniknęła, dając całemu towarzystwu temat do dyskusji. Zdaniem Labordeta była wspaniale zakonserwowana. Każdy dorzucił coś od siebie. Koniec końców wszyscy uznali, że jest to kobieta absolutnie niezwykła. Wrócili do powozów. Nana milczała przez całą drogę powrotną. 2 razy obróciła się, żeby jeszcze raz spojrzeć na zamek. Nie widziała już ani Steinera, ani Jerzego. Myślała o starszej pani w majestacie królowej, którą lata hojnie obdarowały zaszczytami. Wieczorem Jerzy pojechał na obiad do Fondet. Nana, coraz bardziej roztargniona i nieswoja, posłała go, aby prosił o przebaczenie swoją mamę.
Tak należy się zachować, mówiła poważnie, przejęta nagłym szacunkiem wobec rodziny. Kazała mu też przysiąc, że nie będzie tej nocy spał u niej. Była zmęczona i on, okazując posłuszeństwo, wypełni swój obowiązek. Jerzy stawił się przed matką ze spuszczoną głową i ciężkim sercem. Na szczęście przyjechał jego brat Filip, wesoły i zawadiacki wojak. To nadzwyczaj prędko rozwiązało całą sprawę, której tak mocno mały się obawiał. Pani Igon z oczyma pełnymi łez patrzyła, jak Filip ostrzegał Jerzego, że go za uszy do domu przyprowadzi, jeśli choć raz jeszcze ośmieli się powrócić do tej kobiety. Jerzy, pocieszony takim obrotem spraw, myślał w skrytości ducha o ucieczce. Jutro około 2:00 po południu, tak czy owak, uda się na schadzkę znaną. Podczas obiadu goście w Fondet byli jakoś dziwnie skrępowani i zażenowani. Vondevre ogłosił swój wyjazd. Chciał towarzyszyć Lucy do Paryża, uznając, że zabawnie będzie zdobywać kobietę, którą znał od lat 10 i wcale jej nie pożądał. Markis de Chouard z nosem w talerzu myślał o córce Gagi. Pamiętał, jak Lili wskakiwała mu na kolana. Dzieci tak prędko rosną. Mifa pozostawał milczący. Od czasu do czasu rzucał przeciągłe spojrzenia na Jerzego. W końcu, mówiąc, że ma gorączkę, pożegnał zebranych i zamknął się w swoim pokoju. Za nim pośpieszył pan Wyno. Hrabia upadł na łóżko i łkał spazmatycznie, kryjąc głowę w poduszkach. Pan Wyno cichym głosem radził mu błagać Boga o zbawienie duszy. Mifa nagle zeskoczył z łóżka i wybełkotał. Idę, nie mogę dłużej. Dobrze, rzekł pan Wyno, pójdziemy razem. Wchodząc do parku, minęli dwa cienie, błądzące w ciemnościach bocznej alei. Co wieczór teraz Fuszyli i Sabina zostawiali Dagineta, żeby pomagał Stelli przyrządzać herbatę, a sami szli na spacer. Hrabia kroczył tak prędko, że jego towarzysz prawie za nim biegł. Zadyszany pan Wyno nie przestawał wyrzucać z siebie najwznioślejszych dowodzeń przeciw pokusom rząd cielesnych. Mifa nawet ust nie otworzył, pędził przed siebie wśród nocy. Stanąwszy przed willą Miniot, rzekł szczerze. Nie mogę dłużej czekać, niech pan wraca. W Miniot sprzeczano się przy kolacji. Nana właśnie otrzymała list od dyrektora, w którym Bordynew radzi jej pozostać na wsi, bo już nie jest mu potrzebna. Publiczność jest zachwycona małą Violeną i oklaskuje ją bez końca. Pani Lerawy mówiła jakieś ordynarne słowo. Nana ostro krzyknęła, że nie pozwala nikomu, nawet własnej ciotce, mówić nieprzyzwoicie w swojej obecności. Potem wspomniała, jak to religijnie musi wychować Ludwisia i przytoczyła cały plan zmiany trybu życia oraz niezłomne postanowienie dobrego prowadzenia się. A że śmiano się z niej, dodała, że tylko porządne życie prowadzi do zdobycia majątku i że za nic nie chciałaby umrzeć w chatce na słomie. Wszystkie panie krzyczały w rozdrażnieniu, co to ma znaczyć, co to za zmiany w tej Nanie, lecz ona nieruchoma, z błyszczącymi oczyma, widziała przed sobą świetlaną przyszłość bogatej, szykownej i bardzo szanowanej Nany. Już miano iść spać, gdy zjawił się Mifa. Labordet zauważył go w ogrodzie, zrozumiał w jednej chwili położenie hrabiego i poprowadził go za rękę ciemnym korytarzem aż do pokoju Nany. Labordet lubił ułatwiać szczęście innym. Nana nie była zaskoczona, nudziła ją tylko ta szalona namiętność Mifata. Trzeba być rozumną i poważną w interesach, nieprawdaż? Miłość to głupia rzecz, która nie prowadzi do niczego. Poza tym miała wyrzuty sumienia z powodu wieku Lulusia. To nie było uczciwe z jej strony. Teraz za to wejdzie na dobrą drogę. Weźmie sobie tego starego zakochanka. Zue, rzekła do pokojówki zachwyconej wyjazdem ze wsi. Zapakuj kufry, jutro rano wracamy do Paryża. I spała całą noc z Mifatem, lecz nie sprawiło jej to żadnej przyjemności. Czytała Barbara Krasińska.